Moim gościem dzisiaj jest były prezes PKN Orlen, pan Jacek Krawiec. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pan chyba, panie prezesie, w tej chwili jest w Pradze, mieszka tam pan, więc proszę powiedzieć, gdzie pan tankuje samochód? A tutaj wybór jest niewielki, akurat w mieście stołecznym są stacje Mola, Shella, BP i Orlenu, czyli benzyny czeskiej. To są czterech głównych operatorów, którzy tutaj mają stacje, więc u nich się głównie tankuje. A jak się ma cena na tym Orlenie czeskim do ceny na innych stacjach? Jest porównywalna, natomiast jest to 25% wyższa niż cena w Polsce. No to nie korci pana, żeby wsiąść w samochód i zatankować za granicą? To chyba jest 150 km niedaleko. Myślę, że po to PiS ma taką politykę cenową, którą ja nazywam robić dobrze PiS-owi, bo to można zawrzeć w trzech słowach politykę, którą stosuje prezes Obajtek, żeby właśnie Czesi, czy Słowacy, czy Litwini jeździli do Polski i tankowali, bo PiS chce pokazać swoim wyborcom albo potencjalnym wyborcom, że w Polsce jest to Eldorado i Polska jest tym krajem mlekiem i miodem płynącym, więc nie będę się wpisywał w tą politykę PiS-u, nie będę jeździł 130 kilometrów za polską granicę, nawet jeżeli cena jest tam 25% niższa. Ale skąd ta cena nam się tak cudownie obniżyła w Polsce, proszę powiedzieć? Z nieuczciwej konkurencji, którą stosuje Orlen, i z polityki cenowej, którą nazwałem robić dobrze PiS-owi, którą stosuje prezes Obajtek. No, mieliśmy już do czynienia z dziwnymi cenami na Orlenie pod koniec ubiegłego roku, tylko w drugą stronę, gdzie warunki makro, czyli cena dolara i ropy naftowej w ogóle nie usprawiedliwiały bardzo wysokich cen, z którymi mieliśmy do czynienia. Natomiast Orlen tworzył sobie poduszkę finansową po to, żeby od 1 stycznia, kiedy z powrotem przywracano stawki VAT-u 23% po przejściowym okresie z 8% VAT-em, żeby kierowcy tego nie odczuli, czyli żeby kierowcy mieli na stacjach to samo, więc utrzymywano nadzwyczaj wysoką, niekonkurencyjną marżę, sprzeczną z zasadami konkurencji, podobno w wysokości 1 złotego na litrze ta cena była w Polsce zawyżona i jak zmieniono VAT z 8 na 23%, to cena się nie zmieniła, więc wtedy obserwowaliśmy te cuda na Orlenie po raz pierwszy. Teraz obserwujemy już jakieś mega cuda, bym powiedział, bo to, jak ceny na Orlenie odbiegają od wszystkiego, od wszystkich kalkulacji, od cen na rynkach sąsiednich, to już nie jest kwestia groszy czy złotówki, tu mówimy o naprawdę wielkich różnicach, tak jak wspomniałem. W Czechach dzisiaj, na Słowacji i na Litwie paliwa są droższe o 25%, w Niemczech już o 45%. Z taką sytuacją nie mieliśmy nigdy wcześniej do czynienia, szczególnie jeżeli porównamy ceny z tymi sąsiadami naszymi, powiedzmy z naszego dawnego bloku, no to te ceny zawsze były porównywalne, ciut wyższe, ciut niższe, ale tutaj mamy 25% różnicy, no to jest przepaść po prostu. I też to, co czytamy w analizach, ja dzisiaj przed naszą rozmową poszperałem trochę w różnych danych. Dzisiaj Polska Izba Paliw Płynnych opublikowała taki raport, z którego wynika, że cena etyliny 95 spadła na stacjach Orlenu o 60 groszy w ciągu miesiąca, a oleju napędowego prawie o 50 groszy, podczas gdy złotówka osłabiła się w stosunku do dolara w ciągu 3 miesięcy 8%, w tym samym czasie ropa wzrosła o $20 na baryłce, więc to są naprawdę cuda, bo zakupowana ropa jest na 2 razy droższa ze względu na zwiększenie ceny ropy i pogorszenie kursu walutowego, a ceny nam lecą i to nie lecą o 3 grosze, tylko lecą o 60 groszy. To jest pierwsza taka obserwacja, którą dzisiaj wynalazłem. Poza tym zadałem sobie trochę trudu i sprawdziłem, ile przy porównywalnych parametrach, jeżeli chodzi o kurs dolara do złotówki i cenę ropy naftowej, ile kosztowała benzyna na Orlenie. Znalazłem, nie udało mi się znaleźć sytuacji identycznej, ale znalazłem sytuację bardzo porównywalną. Otóż w dniu 21 października 2022 roku, czyli niecały rok temu, ropa Brent kosztowała $93,5, dzisiaj kosztuje $94, czyli załóżmy, że to jest to samo. Za dolara płaciliśmy 4,90, teraz płacimy 4,40. To jest co prawda 10% różnicy, ale jak weźmiemy pod uwagę, jak kalkulowana jest cena paliwa i to, że ponad 60% ceny paliwa to są podatki, które są stałe, a tylko jakby 40% zależy od ceny kursu walutowego i ceny ropy naftowej, no to z 40% te 10% to już się robi 4%. Czyli cena powinna być, różnica między tamtą ceną z 2022 roku a dzisiejszą powinna być 20-30 groszy na litrze. No i co znalazłem? Znalazłem to, że olej napędowy wtedy kosztował na stacjach Orlenu 8,10, a dzisiaj kosztuje 6 zł. Czyli mamy do czynienia ewidentnie z bardzo drastycznym obniżeniem ceny rynkowej po to, żeby przed wyborami różne grupy społeczne, olej napędowy wiadomo, że głównie rolnicy, teraz mamy wykopki, mamy szereg innych prac polowych, gdzie olej napędowy jest konsumowany zdecydowanie w wielkich ilościach, no to jest ukłon w stronę rolników, zrobimy im paliwo po 6 zł, tankujcie do oporu, co to za problem dla rolnika przyjechać z beczką i na zapas sobie zakupić z 1000 litrów paliwa. Dzisiaj jednocześnie słyszymy apele od 2 dni ludzi z Orlenu, nie kupujcie na zapas. Chociaż ja mówię, jak Polak słyszy, nie kupujcie na zapas, to już wie, że trzeba kupić na zapas. Dokładnie tak, no bo mamy też przykład, jak to wyglądało na Węgrzech. W kampanii wyborczej przed wyborami na Węgrzech Orban zamroził ceny paliw, nastąpił zwiększony popyt, ludzie kupowali na zapas, zabrakło paliwa, ustawiały się kolejki na stacjach benzynowych, to jest to, przed czym dzisiaj nasi rządzący ostrzegają, a po wyborach, jak już można było, to ceny paliw spowodowały wielki kryzys gospodarczy na Węgrzech i totalną inflację. I u nas będzie powtórka z tego scenariusza? U nas jest właściwie powtórka ze wszystkich scenariuszy, które realizowaliśmy. Najpierw powiedzmy, panie prezesie, ile ta benzyna powinna teraz kosztować, gdyby nie było tego robienia dobrze PiS-owi, tak w realu? Powinna kosztować dzisiaj według wszelkich analiz między 7,50 a 8 zł, co oznacza, jeżeli tam, nie wiemy ile dokładnie, bo to trzeba było wziąć kalkulator i policzyć, przez ile dni, ile miesięcy, ile tygodni ta dziwna polityka cenowa jest realizowana, ale analitycy szacują już dzisiaj, że do wyborów będzie kosztowało to Orlen około 2-3 miliardów złotych. A ile pana zdaniem będzie kosztowała ta benzyna pod koniec października, gdyby PiS dalej rządził? 7,58 to jest rynkowa. Myślę, że będą musieli odbić to, co stracili przez okres kampanii, więc nie zdziwiłbym się, gdyby ta benzyna podchodziła 9-10 zł. Czyli z tego, co rozumiem, jeszcze jedno pytanie. Pan był prezesem Orlenu od roku 2007 czy 2008? 2008. Czyli zahaczył pan także o wybory w 2011 roku, kiedy Platforma się ubiegała o przedłużenie mandatu na kolejne 4 lata. Nie wpadliście na takie fikumiku? I w 2011 i w 2015, że tak powiem, bo ja zostałem, czy zrezygnowałem z funkcji prezesa po wyborach przegranych przez Platformę w grudniu 2015 roku, więc mieliśmy do czynienia z kampanią i okresem przedwyborczym dwukrotnie. W okresie, kiedy ja zarządzałem Orlenem, w firmie istniały bardzo sprecyzowane procedury na wszystko, również na ustalanie cen paliw. Prezes nie miał ani wglądu, ani żadnej mocy decyzyjnej właśnie po to, żeby nie realizować jakichś próśb czy poleceń politycznych, gdyby one się pojawiły. Ale po pierwsze, nigdy się nie pojawiały. Po drugie, tak jak powiedziałem, realizowaliśmy politykę, która była spójna dla całej grupy kapitałowej, a nie tak jak jest dzisiaj. Z moich informacji otrzymanych wczoraj wynika, że przyszło polecenie z centrali, aby ceny na stacjach przy granicy polsko-czeskiej były do wyborów jak najwyższe, więc to jest w ogóle no i granie z ogniem na każdym polu. W Polsce niskie, tu wysokie, zero spójności, nie wiadomo w oparciu o co są te ceny ustalane. Za naszych czasów były algorytmy, wszystko było przejrzyste, ceny hurtowe były publikowane w internecie, Nie było mowy o takich sytuacjach, nie było ani możliwości, ani chęci, żeby w tym kierunku działać. Zawsze utrzymywaliśmy marżę rynkową, sprawdzał to UOKiK, nigdy nie miał problemu z naszą polityką cenową, uważając ją za rynkową i nieszkodzącą konsumentowi, więc sytuacja wyglądała za naszych czasów zupełnie inaczej. Ja się dziwię zarządzającym dzisiaj Orlenem, zresztą nie po raz pierwszy, bo już było kilka sytuacji, przy których się dziwiłem, że oni takie polecenia polityczne realizują, bo to jest po prostu dla nich groźne. Ja nie mówię tu tylko o wielomiliardowych karach w przypadku funkcjonowania i kontroli przeprowadzonej przez profesjonalny, niezależny UOKiK, bo tutaj co do pewności tych kar jestem spokojny, że one będą wymierzone, ale mówię też o ich bezpieczeństwie osobistym, to jest działanie... Panie prezesie, do tego dojdziemy, tylko czy dochodzimy do wniosku powoli, że pan prezes Obajtek jest silniejszym prezesem niż pan? Pan mówi, że nie mógłby pan zmieniać cen, a Obajtek pstryka palcami i proszę bardzo, zmienia. Co do Różnica, panie redaktorze, jest taka, że ja byłem prezesem spółki, której 73% akcjonariuszy było prywatnych, a 27% państwowych i ci akcjonariusze wszyscy byli traktowani równo, w związku z czym moim zadaniem, tak jak zresztą zadaniem każdego zarządu spółki prawa handlowego, jest maksymalizacja zysku i to robiliśmy jako zarząd Orlenu. Natomiast pan prezes Obajtek jest politykiem, on nie jest menadżerem i tu jest ta zasadnicza różnica. Ja jestem menadżerem, który zarządzał 4 spółkami, był prezesem 4 spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, mam w CV pracę w bankach, w banku inwestycyjnym za granicą, w Londynie mam pracę w 2 firmach Wielkiej Czwórki. Pan Obajtek jest politykiem, prowincjonalnym politykiem, który został rzucony na odcinek, przez partię na odcinek Orlenu i realizuje polecenia. Czy myśli pan, że o cenie benzyny w Polsce dzisiaj decyduje Obajtek, Morawiecki, Kaczyński czy kto? Myślę, że decyduje Kaczyński z Morawieckim, jest zapraszany Obajtek i przedstawiane mu są oczekiwania co do tego. I na pewno nie on o tym decyduje, a na pewno nie decyduje, a jeszcze bardziej na pewno nie decydują o tym ludzie, którzy za to odpowiadają, czyli w tym wypadku członek do spraw sprzedaży i podlegli mu dyrektorzy od detalu, bo oni tak naprawdę... Gdyby Obajtek był prawdziwym prezesem, a nie działaczem PiS-u oddelegowanym na odcinek rynku paliw, to co powinien powiedzieć Kaczyńskiemu i Morawieckiemu na hasło pod tytułem: panie prezesie, benzyna musi być tańsza przed wyborami? Wie pan, co on powinien powiedzieć? Trudno mi nawet sobie wyobrazić, co ja bym powiedział, bo nigdy takie pytanie ze strony rządzących, czy takie polecenie nie padało w moim kierunku. Oni wiedzieli, że oni są od polityki, ja jestem od robienia biznesu i od sprawiania, żeby Orlen był nowoczesną, europejską firmą funkcjonującą w rynkowym otoczeniu i na rynkowych warunkach. Nikt w ogóle nie wpadł na taki pomysł, żeby takie pytanie zadać, w związku z czym trudno mi panu redaktorowi odpowiedzieć, jaka byłaby moja reakcja na takie pytanie, no ale pewnie taka, że starałbym się w pierwszej chwili tłumaczyć, jakie mogą być tego konsekwencje. To tłumaczenie oczywiście byłoby nieskuteczne, bo znamy polityków PiS-u i to, że jeżeli coś jest nie po ich myśli, no to szybko zmieniają menadżerów, no to trudno, no to wie pan, to ja bym powiedział, to panowie, to bawcie się sami, bo to jest dla mnie groźne, za to jest odpowiedzialność karna, mogę być pozwany pozwami zbiorowymi przez inwestorów i mogę być narażony na wielomilionowe odszkodowania ja jako Jacek Krawiec, a dodatkowo może przyjść UOKiK i pogrążyć wielomiliardowymi karami Orlen, więc ja bym powiedział: bawcie się sami, ja się w to z wami bawić nie chcę. I ja bym dobrze usłyszałem, że pan powiedział, że Obajtek, podejmując taką decyzję albo wykonując takie polecenie, już naraził firmę, którą kieruje, na parę miliardów złotych strat, tak? Będzie trzeba oczywiście wejść, bo ja nie mam dostępu do cyfr, natomiast mam doświadczenie, które pozwala mi przypuszczać, że dzisiejsze marże są ujemne. No nie można, panie redaktorze, sprzedawać produktów poniżej kosztu wytworzenia, to jest Biblia menadżera i za to jest odpowiedzialność karna. Musi być koszt wytworzenia plus należna marża rynkowa. Dzisiaj można powiedzieć z prawdopodobieństwem graniczącą pewności, że paliwa na Orlenie są sprzedawane poniżej kosztu wytworzenia. To jest przestępstwo. Gdyby PiS wygrał wybory, no to mają swojego prokuratora generalnego, Obajtek dostanie może medal, albo prezes go poklepie po plecach, ale gdyby nastąpiła zmiana władzy w Polsce, to co powinno się stać? Co prokurator powinien zrobić z tą historią? Z tą i z innymi, no tam trzeba prześwietlić całe 8 lat, a szczególnie właśnie 5 lat, od których rządzi Orlenem pan Obajtek, bo tam się dzieją bardzo dziwne rzeczy. Musi tam, zresztą politycy opozycji zapowiadają, że wejdzie tam audyt gruntowny, który przebada wszystkie transakcje. Jeżeli zostaną wynalezione nieprawidłowości, wnioski do prokuratury, która nie będzie wtedy polityczna, i śledztwa, i jakim wynikiem się te śledztwa skończą, zobaczymy. Dla mnie kilka transakcji, które zdarzyły się w Orlenie, jest ewidentnie podejrzanych, mówiąc w cudzysłowie, i mogą wskazywać na prawdopodobieństwo popełnienia przestępstw. Dojdziemy do tych transakcji za chwilę, ale czy słyszymy, że możliwe jest, że w tej chwili, czy uważa pan, że w tej sytuacji istnieje prawdopodobieństwo braków benzyny na stacjach? Jeżeli pracownicy Orlenu apelują o to, żeby nie tankować na zapas, wczoraj słyszałem taki komunikat, i jeżeli wiem, co się dzieje na granicy czeskiej, jak dużo ludzi jeździ z Czech chociażby, żeby tankować paliwo, plus to, o czym powiedziałem przed chwilą, że szczególnie atrakcyjny jest olej napędowy, a rolnicy akurat dysponują infrastrukturą, mają wielkie beczki, to dlaczego mają nie jeździć i nie tankować jakichś wielkich ilości paliwa na zapas, skoro wiedzą czy słyszą, że to paliwo będzie za chwilę dużo droższe. Więc... Teraz słyszymy, że żeby się zabezpieczyć przed taką perspektywą, Orlen uruchomił jakieś zapasy strategiczne. Co to są te zapasy strategiczne? Ile tego jest i na ile starczy? Panie redaktorze, nie można sobie tak po prostu uruchomić tych zapasów strategicznych. One mają swoją... Panie prezesie, pana dawno w Polsce nie było. Jak Nowogrodzka dzwoni, to wszystko można. Okej, dobra. Ja mówię, jak być powinno. To są zapasy, które są przechowywane na wypadek kryzysu energetycznego, czyli nie na wypadek tego, że Kowalskiemu zabraknie paliwa w baku, tylko na wypadek tego, jak będziemy zagrożeni energetycznie, czyli jak będziemy mieli na przykład deficyt paliw, bo ktoś nam ich nie dośle, czy nie dośle nam ropy i nie będzie z czego tych paliw przerobić. To jest bezpieczeństwo energetyczne. To nie jest, to powodem nie jest brak czy ograniczenie sprzedaży na stacjach. Więc nie można legalnie, zgodnie z prawem, zgodnie z ustawą po te zapasy sięgać. Jeżeli ktoś to robi, albo ktoś to chce robić, albo będzie robić, to popełnia kolejne przestępstwo, a dodatkowo naraża nas na obniżenie tego bezpieczeństwa energetycznego, bo zanim zapasy zostaną w przyszłości odbudowane, może taka potrzeba ich użycia w uzasadnionym celu zaistnieć. Pan powiedział o groźbie kary ze strony UOKiK-u, ale tam tu krąży też liczba, suma, że możliwa jest też kara w wysokości 20 miliardów za jakby orzeczona przez, że tak powiem, europejski organ antymonopolowy. Jak to widzę? Jak to wyglądać? To jest kolejna sprawa właśnie z tym związana, z tą migracją między granicami konsumentów, którzy widząc zdecydowanie tańsze ceny w jednym kraju, jadą do tego kraju i tankują, bo gdyby to było 3%, 4%, to by im się nie opłacało jechać. Jak to jest 25 czy 45%, o czym wspominałem, no to czemu nie wsiąść i nie przejechać 50 czy nawet 100 kilometrów i zatankować? To jest nieuczciwa konkurencja. Już są nawet, wie pan, dowcipy, że granica będzie zamknięta, żeby imigranci z Lampeduzy nie mogli przyjeżdżać po polskie tańsze paliwo. No, my się z tego, panie redaktorze, możemy przez chwilę pośmiać, ale to jakby z tym, jak powinien wyglądać biznes i jak powinny wyglądać realia rynkowe. Jesteśmy gospodarką rynkową, czy przynajmniej byliśmy gospodarką rynkową jeszcze niedawno temu. To nie ma nic wspólnego. No to jest takie już ręczne sterowanie wszystkim w tym Orlenie, że tam nie potrzeba tak naprawdę prezesa. Ja nie wiem, po co on jest. No właśnie, chyba po to. Panie prezesie, powiedział pan o transakcjach zawieranych przez Obajtka i Orlen za jego kadencji, które pana zdaniem są przynajmniej podejrzane. Mógłby pan o paru powiedzieć? No, polityka cenowa raz, dwa oczywiście przejęcie, sprzedaż części Lotosu dla Saudi Aramco, to jest z kilku płaszczyzn transakcja bardzo podejrzana i rodzi dziesiątki. Proszę powiedzieć, dlaczego podejrzana i czy na pewno nieuzasadniona ekonomicznie w jakiś sposób? Tam jest wiele elementów. Pierwszy element jest taki, Orlen się zawsze tłumaczył, jak pytano o tą transakcję, że Saudi Aramco za dostawy ropy trzeba było im sprzedać te 30% rafinerii gdańskiej. Bzdura. Rynek ropy jest rynkiem otwartym. Można kupować ropę od wielu dostawców, niezależnie od tego, czy sprzeda im się jakieś aktywa. To jest commodity, to jest surowiec. On jest ogólnie dostępny. Chodzi tylko o warunki. A nie sądzę, żeby, i to już podnosiłem gdzieś w jakichś mediach społecznościowych, nie sądzę, znając praktykę biznesową, żeby Arabowie zastosowali jakieś ulgowe warunki, sprzedając ropę naftową dla Orlenu. Więc to jest pierwsza bzdura. Nie trzeba było sprzedawać 30% rafinerii gdańskiej, żeby kupić arabską ropę. Druga sprawa... A wysokość transakcji, a suma... No to jest... Ta suma jest żartem, no, w zależności od różnych wycen ocenia się, że ta wycena, ta cena sprzedaży została zaniżona od 4 do 8 razy i to różne wskaźniki rynkowe, analiza porównawcza były brane pod uwagę i tak czy siak wychodzi, że za mało o 4 do 8 razy. Wie pan, 4 razy do 8 to jest grubo. Znaczy logika podpowiada dwie możliwości. Kretyni, którzy nie potrafią liczyć, czy złodzieje, którym się opłacało sprzedać taniej. Jeszcze skończę ten wątek wyceny, bo to jest ciekawe. Oni oparli wycenę tego pakietu na założeniu, że zysk netto Lotosu za 6 miesięcy 2022 roku wyniesie 600 milionów. W momencie, kiedy tą transakcję zamykali, wiedzieli już, że ten zysk wynosi 4 miliardy, więc 7 razy mniej niż założono, a od założeń zależy wycena, czyli można na tej chociażby podstawie przyjąć, że ta wycena jest 7 razy zaniżona. Pan redaktor pyta, czy ja to powiedziałem w ten sposób w jakimś wywiadzie, że Obajtek albo jest człowiekiem szalonym, albo ma inne motywacje, skoro zdecydował się podpisać tak absurdalną umowę, bo ona jeszcze oprócz tego, o czym rozmawiamy, oprócz wyceny tego pakietu, rodzi szereg innych ryzyk dla państwa polskiego, obniża bezpieczeństwo energetyczne, to Saudi Aramco... Ale czy my to, panie prezesie, sprzedaliśmy Arabom czy potencjalnie Rosjanom? Właśnie o tym mówię. Sprzedaliśmy te 30% do spółki celowej stworzonej bodajże w Holandii przez Saudi Aramco. Nie było żadnych ograniczeń dysponowania pakietem przez Saudi Aramco, także oni mogli i mogą nadal, w mojej ocenie, ten pakiet po prostu sprzedać komu będą chcieli, w tym Rosjanom, z którymi mają super relacje biznesowe i polityczne. Post factum, po larum zrobionym przez opozycję, PiS wpisał tą rafinerię gdańską na listę spółek strategicznych. No tylko, że to nic nie daje, bo jakby stan prawny w momencie kupowania jest dla Arabów wyznacznikiem, a nie to, co się stało potem. Oni kupowali spółkę, która na takiej liście nie była wolna, mogli nią dysponować, mogli ją sprzedawać, więc odpowiadając na pana pytanie, oczywiście, że mogą ją sprzedać Rosjanom, jak najbardziej. Poza tym... W czasach tak, proszę dokończyć, przepraszam, proszę. Poza tym Interesujący jest też, szczególnie w sytuacji tych dziwnych cen, które dzisiaj mamy i potencjalnego kryzysu na stacjach paliwowych, jest bardzo interesujący wątek, na który nikt się do niego nigdy nie odniósł. Ja go wielokrotnie podnosiłem w mediach. My nie wiemy, czy Arabowie mają możliwość wywiezienia przetworzonych produktów, czyli 6000 ton przetworzonej ropy, wywiezienia z Polski, czy mają obowiązek lokowania go w Polsce. Jeżeli mieli w umowie zagwarantowane możliwość wywiezienia, to znaczy, że potencjalnie 6 milionów ton z dnia na dzień może zniknąć z polskiego rynku, a to jest olbrzymi problem dla konsumenta. Więc my tego nie wiemy. Tak jak mówię, szczegóły umowy są mi nieznane, bo znane być nie mogą. Tam jest szereg elementów budzących bardzo duże wątpliwości. Następnym elementem jest kara umowna. No to jest w ogóle, ja byłem, tak jak powiedziałem wcześniej, pracowałem w spółkach konsultingowych w banku inwestycyjnym przed tym, jak zostałem menadżerem, kupowałem spółki, sprzedawałem spółki, uczestniczyłem w różnych transakcjach. Ja nie spotkałem się z czymś takim, żeby kara umowna za naruszenie umowy na dostawy ropy była w wysokości $500 milionów, czyli w wysokości dwukrotnie większej niż Saudi Aramco zapłaciło za swój pakiet akcji. No to jest w ogóle, to jest rzecz niespotykana. To naprawdę tylko człowiek szalony może się zgodzić na takie zapisy. Więc tam jest ryzyk od groma, niejasności jeszcze więcej. To jest pierwsza transakcja, którą na pewno po wygranych wyborach opozycyjny rząd będzie chciał sprawdzić. I to też jest sprawa dla prokuratora potencjalnie? No to przede wszystkim, dlatego że o tyle, o ile mogę sobie wyobrazić, że w księgach Orlenu można jakoś tą marżę paliwową, jej wysokość ukrywać poprzez przerzucanie kosztów i tak dalej, i to jest pracochłonne, żeby tak naprawdę określić wymiar tej szkody, bo to, że ona jest, to wiemy, albo bardzo mocno podejrzewamy. Natomiast jest to bardzo pracochłonne i wymaga dużej wiedzy, żeby określić liczbę, a liczba jest potrzebna do postawienia zarzutów chociażby, więc ona jest konieczna. Natomiast w przypadku sprzedaży pakietu poniżej wartości to jest bardzo proste. No, przychodzi biegły, robi wycenę, mówi, że wycena została zaniżona 8%, 8 razy, prokurator stawia zarzut i toczy się sprawa. Więc ja pamiętam, że z czasów, kiedy pan był prezesem Orlenu, to mówiło się i o napięciach między Orlenem i Lotosem i były jakieś koncepcje połączenia tych dwóch firm, ale oni poszli krok dalej, prawda? Jedna rzecz to jest to, czy takie połączenie miało, czy ma sens na rynku europejskim. Tu możemy dywagować, jest dużo za, dużo przeciw. Myślę, że nie będziemy dzisiaj na tym się koncentrować. A druga rzecz to jest taka, że to jest bardzo skomplikowany proces. Takie połączenie dwóch tak wielkich firm, a potem i trzeciej, czyli PGNiG-u, wymaga naprawdę najwyższych umiejętności menedżerskich. Wyciągnięcie synergii z takiej transakcji wymaga wieloletniej wiedzy zarządzania spółkami. A kogo my mamy dzisiaj w Orlenie? No mamy polityków regionalnych, byłych agentów CBA, byłych urzędników kontroli skarbowej. Tam nie ma menadżerów z rynku, albo są menedżerowie na bardzo niskim szczeblu. Tam zarząd składa się z politycznych nominatów, więc jakby już w momencie ogłaszania tych fuzji było wiadomo, że z tego nic wyniknąć nie może. Dobrego dla konsumenta, dla firmy, dla akcjonariuszy. To jaki był cel? Polepszenia dobrego samopoczucia Obajtka, czy o co chodziło? Myślę, że również, szczególnie jeżeli skoncentrujemy się na Lotosie, no to było takie działanie wbrew jakby lokalnemu patriotyzmowi pewnych polityków dzisiejszej opozycji. No wiadomo, kogo mam na myśli i kto jest stamtąd i komu zależało na tym, żeby ta firma była mocną firmą lokalną, prawda? Więc myślę, że ten element, który jest w polityce PiS-u bardzo obecny, czyli takiej agresji w stronę politycznych oponentów i robienia im na złość i wszystkiego, co najgorsze, obarczania właśnie ich. Myślę, że on miał... Chce pan powiedzieć, że transakcja Lotosu była wymierzona w opozycyjnych polityków, z polityków Platformy z Wybrzeża, z Gdańska, tak? To jest raz. Tak uważam, a drugie co uważam, to jest po prostu tworzenie miejsc pracy, kilka tysięcy miejsc pracy w Lotosie, kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy w PGNiG-u. To są miejscówki, które można obsadzić kolegami, rodziną, czyli zrealizować politykę PiS-u tworzenia nowych elit. I to właśnie PiS robi. Ostatnio usłyszałem w TVP, że za Krawca 100% ropy sprowadzonej do Polski, to było z Rosji, a teraz przeczytałem czy usłyszałem, że nie sprowadzają nic. Co pan na to? No to trzeba było jeszcze się, nie wiem, ich albo Obajtka spytać, ile kupował ropy z Rosji przed wybuchem wojny. Bo czym innym jest kupowanie ropy naftowej, która jest najtańsza w przerobie, bo rafineria płocka była zbudowana pod uzyski z ropy rosyjskiej, więc ekonomicznie ropa rosyjska wychodzi najlepiej dla Orlenu. Czym innym było kupowanie tej ropy w sytuacji, gdzie cały świat ją kupował i nie było wojny na Ukrainie, a czym innym jest kupowanie jej po wojnie. I tutaj też został odkryty jakby Obajtek i jego zarząd, bo pojawiły się głosy, które okazały się prawdą, że już po wybuchu wojny pełnowymiarowej rosyjsko-ukraińskiej, czy napaści Rosji na Ukrainę w roku 2022 w lutym, Orlen dalej tą ropę kupował i gdzieś tam się pojawiły jakieś wypowiedzi, że no ale oni muszą kupować, bo to Krawiec podpisał kontrakt, tylko że ten kontrakt był w międzyczasie ze 3 czy 4 razy aneksowany przez nich, więc co ma kontrakt, który ja podpisałem, który kończyła się jego ważność w roku powiedzmy 2016, on by dawno wygasł i nikt nie musiał tej ropy sprowadzać, więc oczywiście telewizja kiedyś publiczna, dzisiaj partyjna, pisowska, kłamie na każdym kroku, tyle hejtu, co się tam wylało w moją stronę, myślę, że jestem w czołówce najbardziej znienawidzonych osób, prawdę mówiąc nie wiem do końca nawet dlaczego, ale gdzieś tam widocznie się zasłużyłem. I to pokazywanie na slajdach mojej twarzy z opaską na oczach, ponieważ mam prokuratorskie zarzuty, to wie pan, to kiedyś mnie irytowało, nie mogłem przez to normalnie żyć, teraz się z tego śmieję, bo to już nie jest nawet, to nie jest straszne, to jest tak straszne, że to jest śmieszne. I robiąc to, manipulując tymi biednymi swoimi widzami, tym swoim elektoratem, którego jedynym źródłem informacji jest telewizja publiczna, wyrządzają Polsce, Polakom straszną krzywdę. Ci ludzie traktują ich informacje jak wyrocznie, a oni prezentują w zasadzie wirtualną rzeczywistość, odrębną od tej, z którą mamy do czynienia i którą znamy. Tam jest same kłamstwo. Ja kupowałem ropę rzeczywiście, tylko oni by nie kupowali ropy arabskiej, gdyby nie to, że w 2014 roku, czyli po inwazji Rosjan na Krym, gdyby nie to, że zaczęliśmy dążyć do dywersyfikacji. To my nawiązywaliśmy kontakt z Iranem, zresztą z kontraktów nic nie wyszło. My zaczynaliśmy inwestować złoża gazu w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych i też rozmawialiśmy o dostawach amerykańskiej ropy. To my nawiązaliśmy kontakt z Arabią Saudyjską długo zanim oni na to wpadli. Im zabrało z kolei kilka lat, żeby te kontakty wykorzystać i tą ropę spoza Rosji kupować w sytuacji, gdzie robi to dzisiaj cały świat, no bo wiadomo, że jest embargo i tak dalej. No co to jest za, wie pan, chwalenie się, że dziś nie kupujemy ropy z Rosji. No co to jest w ogóle? No bo nie możemy kupować, tak? Orlen nie może kupować, no to nie kupuje, a dopóki mógł, to kupował. Więc Panie prezesie, a po co Orlenowi i prezesowi Orlenu prasa regionalna? Po to, żeby sączyła się stamtąd PiS propaganda podobna do tej, jaką serwuje nam telewizja partyjna, zwana telewizją polską. No czy z ekonomicznego punktu widzenia było jakiekolwiek uzasadnienie dla tej transakcji? Nie znam cyfr, ale z tego, co słyszałem też, cena została zakupu zawyżona i to też jest oczywiście do sprawdzenia w tym audycie, który prędzej czy później się w spółce odbędzie. Więc mam informację, że w stosunku do parametrów takich jak zysk czy przychody i tak dalej zapłacono nieporównywalnie wysoką cenę tylko po to, żeby przejąć te media. No, tylko po to, żeby kawałek po kawałku upartyjniać media w Polsce i żeby tam obsadzić to własnymi ludźmi, panią Kanią, innymi, którzy będą realizowali politykę Nowogrodzkiej. Żadnego innego uzasadnienia nie ma, a jak widać nie jest to uzasadnienie biznesowe, tylko polityczne, więc znowu... Czy zarząd Orlenu w razie porażki PiS-u powinien natychmiast polecieć? Wie pan, tak to się nie da, bo mamy znowu kodeks spółek handlowych, tam jest Rada Nadzorcza, tam jest walne, trzeba przejść te wszystkie kroki, żeby ewentualnie dokonać zmian. Natomiast myślę, że z tego, co się politycy wypowiadają opozycyjni, to myślę, że będzie zrobione absolutnie wszystko, żeby ten proces do minimum skrócić, żeby ci szkodnicy więcej Orlenowi i Polsce nie szkodzili. Jeszcze panu powiem jedną rzecz odnośnie tego szkodzenia, no bo mówiłem o transakcjach, które definitywnie w mojej ocenie szkodzą czy psują wartość Orlenu, kapitalizację giełdową Orlenu. To są te gazety, to jest polityka cenowa, to jest LOTOS, to jest wpłacanie na ten słynny fundusz marketingowy, który chyba już upadł, na który wszystkie spółki Skarbu Państwa wpłacały grube miliony, chyba po 10 milionów rocznie, a nie wiadomo, co się z tymi pieniędzmi działo. To jest uczestnictwo w kampanii poprzez wykupywanie billboardów i innych środków, które pomagają jednej partii. To są wszystko rzeczy, które niszczą wartość i ta wartość jeszcze w 2017 roku pod koniec, jak zsumowałem sobie wartości rynkowe energii, którą też Orlen przejął, Lotosu, PGNiG-u i Orlenu, to wyszedłem na kwotę 110 miliardów złotych. Czyli bez efektów synergii, które zawsze liczone są na kilkadziesiąt procent, wartość taka zwykła z dodawania tych spółek wtedy była 110 miliardów. Dzisiaj Orlen w tej samej postaci, złożony z tych samych spółek, kosztuje na giełdzie 67 miliardów. Obajtek kosztuje akcjonariuszy 43 miliardy złotych. Na to Obajtek odpowiada, że Orlen jest w świetnej formie, w świetnej kondycji, a najlepszym tego dowodem jest rekordowy zysk. Okej. Jeszcze raz. Oczywiście, że przekaz dla nich jest zupełnie prosty, bo cyfry wyglądają ich nawet fajnie. Powiem tak. Tylko że te cyfry nie biorą się z ich ciężkiej pracy, z ich genialnego menedżerskiego talentu, z jakichś przełomowych rzeczy, które oni wymyślają, ani z przełomowych inwestycji, które realizują. Myśmy w latach 2008-2015 odgruzowywali Orlen. Orlen był na skraju bankructwa po zakupie Morzejek. Mieliśmy wypowiedziane umowy kredytowe. Orlen był na skraju bankructwa. Włożyliśmy w to 7 lat pracy, żeby ta firma wygrywała nagrody europejskie za najlepiej zarządzaną spółkę, żeby ta firma miała symboliczny dług, została odgruzowana, żeby przeprowadzono inwestycje, weszliśmy w nowe segmenty rynku, takie jak wydobycie, tak jak produkcja własnej energii i potem przychodzi PiS, oczywiście te inwestycje, zanim się wybudują, zrealizują, to trwa parę lat, więc my tych inwestycji za naszej kadencji jeszcze nie widzieliśmy w wynikach. Przychodzi PiS i pojawiają się wyniki. Nasze wyniki były zakłócone przez to, co PiS zepsuł, czyli na przykład przez odpisy 10 miliardów złotych w ciężar naszych zysków ciężko wypracowanych, które nam kazał stworzyć na Morzejki audytor. Więc te 10 miliardów obniżyło wynik w moich czasach, a te 10 miliardów było spowodowane przez partactwo PiS-u. Z kolei to, co myśmy wypracowali, zaczęło pracować, jak oni doszli, objęli władzę w Orlenie. Czyli wiadomo, że wyniki pojawiają się po paru latach od procesu inwestycyjnego. Czyli oni mieli super wyniki, bo po pierwsze zastali firmę odgruzowaną, zreformowaną, nowoczesną, z super przeprowadzonymi inwestycjami, no to nie dziwne, że mieli wyniki. Potem sprzyjać im zaczęła wojna, gdzie po wojnie, czy w momencie wybuchu wojny nośniki energetyczne, ceny energii w całej Europie poszły do góry. Dodatkowo mają trochę szczęścia, bo mają super makro. Nie było za naszych czasów takiej sytuacji, żeby przez tyle lat modelowa marża rafineryjna kształtowała się powyżej $10 na baryłkę. Oni mają to cały czas. My nie mieliśmy koniunktury, pracowaliśmy w innych warunkach. I Obajtek wychodzi i mówi, że tamci to byli partacze, a my jesteśmy tacy super. Jest to nieprawda, jest to manipulacja, jest to kłamstwo w stylu pisowskiej telewizji. Powiedział pan, że ma pan zarzuty prokuratorskie. Czego dotyczą? Mam zarzuty z działania na szkodę spółki. Pierwsze zarzuty dotyczą... Pierwsze to jest za brak nadzoru nad działaniami działu marketingu i nad tym, że tam jakieś nieprawidłowości według śledczych zostały wykryte, a ja nie dopilnowałem. No to już też gdzieś śmiałem się z tego, wie pan, bo, no bo teraz to można się tylko z tego śmiać, no bo to tak jakby prezes Orlenu, który jest firmą zatrudniającą, no dzisiaj to pewnie z 50 000 ludzi, za moich czasów 20 parę tysięcy ludzi, i gdzie codziennie produkowane jest miliony faktur, tak jakby prezes Orlenu miał obowiązek przeglądania czy sprawdzania każdej wystawionej faktury, no bo mi w zasadzie to zarzucono, że nie dopilnowałem, że coś tam się nie zgadzało. Zresztą a na ile była ta trefna faktura, pi razy oko? Tam jest chyba 2 miliony złotych. I zarzucono mi, że czegoś nie dopilnowałem, co jest kompletną abstrakcją. Wie pan, to jest jeszcze jedna rzecz, ten poziom tych ludzi, którzy są z kolei wykorzystywani w machinie tak zwanego systemu sprawiedliwości, żeby ścigać ludzi opozycji, poziom ich kompetencji jest zerowy. Jeden z prokuratorów, którzy mnie przesłuchiwali, notorycznie mylił zyski z przychodami. Dla niego to były kategorie abstrakcyjne, no, ale zakładam, że to jest prokurator, który ma się znać na obrocie gospodarczym i jest od ścigania przestępczości gospodarczej. No to o czym my tu mówimy? To są ludzie, obydwaj prokuratorzy, którzy postawili mi zarzuty i w sprawie tak zwanej łódzkiej, to ta, o której przed chwilą wspomniałem, tam jeszcze dorzucili do tego jakieś wyjazdy moje, które uznali, że były prywatne, a to były normalne wyjazdy służbowe ze współpracownikami, żeby dyskutować, czy to strategię, czy coś. No to jeszcze mniejsze kwoty, to tam, nie wiem, 500 000 czy ileś tej rzekomej szkody. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa z kolei o wręczanie korzyści majątkowej ministrowi Nowakowi. No tutaj to w ogóle mamy do czynienia z sytuacją abstrakcyjną, bo obciążył mnie jeden człowiek. Według prasy, to też mogę powiedzieć, to żadna tajemnica śledztwa, bo to pojawiało się w mediach, 33 bodajże świadków zaprzeczyło, że taka sytuacja w ogóle mogła mieć miejsce. Nie mówiąc o tym, że tam się nic nie zgadza w tych zarzutach, daty, miejsca. Wszystkie te moje zarzuty były postawione w momencie, kiedy trzeba było coś przykryć. Pierwsze zarzuty w lutym 2019 w wieży Kaczyńskiego. Drugie zarzuty, bo ja miałem 3 razy, bo te drugie były uzupełniane i potem trzecie. 3 razy byłem zatrzymany, miałem 2 wnioski o areszt, oba odrzucone przez sąd, potem 2 zażalenia prokuratora, oba odrzucone przez sąd. I te zarzuty były mi stawiane przez prokuratorów. Tutaj też taki bardzo specyficzny i standardowy mechanizm funkcjonuje w PiS-ie. Prokuratora się deleguje. Moi obaj byli delegowani z małych miejscowości, dla nich to był awans społeczny do dużych miast i tacy prokuratorzy są trzymani na sznurku. To znaczy rób co ci każemy, a jak nie, to wracasz tam do tej pipidówy, z której przyjechałeś i twoja kariera się kończy. I tacy prokuratorzy stawiali mi te zarzuty. Jedno śledztwo się toczy od 2018 roku, drugie, ostatnio zapadła decyzja o wyłączeniu mojego wątku na wniosek mojej adwokatki, sąd przychylił się z tego wniosku i wyłączył mój wątek z tak zwanej sprawy Nowaka, bo ja chcę, żeby to jak najszybciej się zamknęło, chcę jak najszybciej oczyścić swoje imię i wrócić do normalnego życia, a potem pozywać tych, którzy mi tą krzywdę wyrządzili. A czy jak często z tej Pragi pan przyjeżdża do Polski? Przyjeżdżam jak muszę, znaczy jak ktoś mnie chce zobaczyć albo jak mi się wydarzy jakaś tragedia rodzinna, tak jak niedawno, z bardzo prostego powodu, ponieważ ja to bardzo dużo okupiłem zdrowiem, te wszystkie wydarzenia. Byłem bardzo długi czas na środkach psychotropowych i do snu potrzebowałem, czy potrzebuję nadal tabletek nasennych. A w Polsce nawet, jeżeli używam tych środków, to nie śpię dobrze w tym domu, w którym 2 razy przychodzili i mnie zatrzymywali w obecności notabene syna chorego na zespół Aspergera, tak jakby nie mogli po prostu zaprosić mnie do prokuratury, albo jeżeli już musieli mnie zatrzymać, to już można mnie zatrzymać wychodząc z domu, czy co. No jest 1000 innych możliwości. A wszystko jest robione tak, żeby mi jak najbardziej dokuczyć, żeby mi zepsuć zdrowie i żebym jak największym kosztem okupił tą sytuację. A jakby opozycja wygrała wybory i za jakieś 2-3 miesiące dostał pan telefon: panie prezesie, pora wracać i robić porządek w Orlenie, co by pan powiedział? Nie wiem, panie redaktorze, co bym powiedział, i to jest odpowiedź zupełnie szczera. Mam, tak jak mówię, skomplikowaną sytuację rodzinną. Jest moja żona, która też w wyniku stresów związanych z moimi zatrzymaniami, ze stawianymi zarzutami zachorowała na chorobę Leśniowskiego-Crohna, na chorobę autoimmunologiczną. Ja też jestem nie najlepszego zdrowia ostatnio, teraz się diagnozuję właśnie, zobaczymy, co z tego wyniknie. Myślę, że mój talent może być wykorzystany, czy moje doświadczenie w różnych miejscach, nie musi to być Orlen. O tym niech decydują ci, którzy chcą decydować, a jeżeli się pojawi jakaś ciekawa oferta pracy, to oczywiście jestem gotowy ją podjąć, dlatego że mam dopiero 56 lat i jeszcze za wcześnie. A jeszcze tylko jedno pytanie. Czy PiS kasując pana z Orlenu, w jakimś sensie zafundował też panu wilczy bilet, żeby pana spalić w miarę możliwości na rynku? Oczywiście, żadna firma prywatna w Polsce mnie nie zatrudni, dopóki rządzi PiS. Po pierwsze, no mam zarzuty prokuratorskie i muszę wygrać procesy, żeby się oczyścić. A po drugie, niestety PiS poprzez swoją politykę strachu stworzył taką atmosferę, że prywatni biznesmeni po prostu się boją zatrudniać takich osób jak ja, bo po co sobie psuć relacje, po co być narażonym na jakieś straty w biznesie. No oczywiście cały sektor spółek państwowych, czy z udziałem Skarbu Państwa odpada, więc praktycznie zostałem wycięty z biznesu w Polsce, dlatego jestem za granicą. Na początku miałem swoją spółkę, do pandemii, do COVID-u doradzałem, miałem klientów właśnie w Czechach, potem to wszystko się trochę rozsypało, żyję z inwestycji, jak wiadomo inwestycje raz wychodzą, raz nie wychodzą i towarzyszą im zawsze duże stresy, co też nie jest w mojej sytuacji bardzo fajne. W wyborach głosuje pan w Pradze, tak? Będę głosował w Pradze, a potem włączę TVN24 i będę śledził wieczór wyborczy i pewnie całą noc nie będę spał. Serdecznie panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu bardzo.